na temat frików, walk takich, nazwijmy to, osób, które tak naprawdę do czynienia z dużo ze sportem walki nie miały. To może ja zacznę? Zacznij. Ja uważam, że jest to dobre, ponieważ promuje ten sport, jednak nie powinny być to walki wieczorów. Takie jest moje zdanie. Powinny być gdzieś wcześniej, gdzie ludzie sobie oglądają, jest freak fight o danej godzinie, ale później powinni walczyć prawdziwi sport. Sportowcy. Mhm. No ale ci, którzy przyjdą na freak fight, to prawdopodobnie pewnie by wyszli. No właśnie chciałem poruszyć ten temat, że tutaj mielibyśmy taką sytuację, że załóżmy jakby walka Popka była pierwsza, druga na gali, to naprawdę wiele osób by odeszło po prostu od telewizora, czy po prostu wyszło z hali. To jest z jednej strony trochę smutne, bo wygrywa show nad sportem, ale no niestety albo się sprzedaje emocje i się sprzedaje bilety, a niektórzy nie do końca muszą rozumieć, wiesz, technikę. Nie oszukujmy się. Pozwolimy oglądać sport. Dzięki temu, że KSW zaczęło robić takie show, to zawodnicy, stricte sportowcy, mogą zarabiać dużo, dużo większe pieniądze, niż by zarabiali normalnie, bo nie oszukujmy się, KSW płaci naprawdę tym zawodnikom, którzy są przez nich budowani, naprawdę porządne pieniądze i oni nie zarobiliby nigdzie poza UFC podobnych pieniędzy. Dlatego większość osób chyba nie ma z tym problemu. Nawet ci zatwardziali kibice sportowi już się pomału do tego przyzwyczajają. Oprócz recenzentów. Nie. Którzy tak naprawdę, których bądź co bądź te walki najbardziej interesują. No tak, ale recenzenci generalnie nie mają pojęcia o tym, co piszą, więc wiesz. Na ten temat, nie? Dogadaliby się. Tak. Lubimy recenzentów po prostu.